E-mobilność jest priorytetem w działaniach władz Krakowa na najbliższy okres, zresztą i w strategii rozwoju miasta. Pan prezydent podpisał umowę z firmą Go e-Auto, która jest firmą krakowską, która też dysponuje samochodami elektrycznymi i na lokalizacjach wskazanych przez Urząd Miasta Krakowa będzie realizować kolejne stacje ładowania. Dla środowiska, dla komfortu życia, dlatego żeby w Krakowie żyło się fajniej, ciszej, tak, było lepsze powietrze, postanowiliśmy promować elektromobilność. To jest projekt, który prowadzimy od roku. Od roku też prowadziliśmy negocjacje z urzędem odnośnie podpisania porozumienia, które w dniu dzisiejszym udało się podpisać. Chcemy, żeby Kraków był naprawdę w czołówce miast polskich, które stawiają na elektromobilność. Czas ładowania w nocy z gniazdka około 8-9 godzin. Stacje ładowania też zależy od auta, ale około 4 godzin. Właśnie w takich stacjach publicznych. Są też stacje szybkiego ładowania, gdzie możemy już naładować 30-40 minut auto do 80%. Dążymy do tego, żeby było ich jak najwięcej, ze względu właśnie na poprawę jakości życia, obniżenie hałasu. Samochody elektryczne nie emitują żadnych dźwięków, żadnych spalin, także jak najbardziej poprawa jakości życia, powietrza, no i wygoda w użytkowaniu takiego samochodu.